bardzo pochwalam takie inicjatywy. Do tej pory miałam właśnie największy problem ze źródłami historycznymi. Dlatego studiowanie historii jest czymś oczywistym, żeby zrozumieć teraźniejszość. Dla mnie ciekawe jest to, co mówi fizyk, dlatego że ja mam wykształcenie humanistyczne. Czy rzeczywiście człowiek nauki może wierzyć w takie rzeczy jak zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie to fakt historyczny, ale jednocześnie taki fakt, w który trzeba uwierzyć. Dlatego generalnie nauka w tych zagadnieniach dotyczących powstania życia zawodzi. To są rzeczy dla mnie mało znane, więc ciekawe. Jeżeli będziemy chodzić tylko na fitness, to będziemy muskularni. Jeżeli będziemy chodzili na tego typu spotkania duchowe, będziemy nieco bardziej uduchowieni. Bo nic tak dobrze nie działa na kulturę, jak takie ścieranie się poglądów. Czy jeśli byłby wykład tego rodzaju, to byś wróciła? Tak, myślę, że tak, jak najbardziej. Uważam, że dzisiaj przygotowanie tego było naprawdę na bardzo wysokim poziomie, konkretnie, a jednocześnie tak na spokojnie i myślę, że tak, że na pewno bym wróciła.